Panie wojewodo i pani wojewodo, gospodarze tego terenu, panie pośle, też gospodarzu tego terenu, państwo ministrowie, panie i panowie posłowie, szanowni państwo, cieszę się, że tu jestem, cieszę się, że jestem w Gnieźnie. Pan poseł powiedział już, że to miasto królewskie, rzeczywiście to miasto królewskie. Jest to prawda spór w tej chwili między historykami, gdzie ta historia Polski się zaczęła, gdzie była pierwsza stolica, czy tu, czy w Poznaniu. Ale w świadomości wielu pokoleń, także mojego pokolenia, utkwiło to, że to Gniezno było pierwszą stolicą Polski. Ale jeśli sięgamy w historię Polski tak daleko, przeszło 1050 lat, to warto zastanowić się nad tym, w jakiej sytuacji była Polska i jaka sytuacja Polsce towarzyszyła i w jakiejś mierze towarzyszy po dziś dzień. Spójrzmy na tą Polskę dopiero się zaczynającą przeszło tysiące lat. Z jednej strony nasze małe wtedy państwo, z drugiej strony potężny na zachodzie żywioł niemiecki, wielokrotnie już po ustabilizowaniu się i rozszerzeniu naszego państwa około pięciokrotnie liczniejszy i mający bardziej rozwiniętą cywilizację, z drugiej strony równie liczny żywioł ruski. Do tego pieczęgowie, później połowcy, takie plemiona najeźdźce, które atakowały także szczególnie południowo-wschodnią Polskę, ale nie tylko Prusowie na północy, później zastąpili ich Litwini, byli też mniejsze plemię Jadźwingowie. No, od XIII wieku Mongołowie, którzy atakowali naprawdę w sposób niezwykle groźny. Później zmienieni, można powiedzieć, w Tatarów. Nie będę tutaj już wdawał się w różnego rodzaju precyzowanie i opisywanie tego skomplikowanego procesu, jak się zmieniali. Ale w każdym razie mieliśmy z różnych stron przeciwników, bo i Czesi byli w pewnych momentach przynajmniej przeciwnikami nas, Bretysława, na Polskę. Był naprawdę niesłychanie groźny, bardzo niszczący. Dzisiaj archeologowie ustalają, że tu na tych terenach właściwie wszystko zostało zniszczone. Zrabowali zresztą także Gniezno i katedrę gnieźnieńską. Krótko mówiąc, mieliśmy bardzo wielu przeciwników i nie tak wielkie siły. I trzeba powiedzieć, że po tych przeszło 1050 latach, jeżeli wziąć pod uwagę ten punkt wyjścia, to naprawdę daliśmy sobie radę. Daliśmy sobie radę mimo tych ogromnych kłopotów, mimo tego, że nasza historia miała różne momenty. Były te momenty wielkie, ale były też i te momenty bardzo, bardzo trudne. Ale spójrzmy na tą mapę polityczną dzisiaj. No wszyscy wiemy, jest przecież wojna na Ukrainie. Z jednej strony mamy Rosję, która jest bardzo agresywna, atakuje już zupełnie otwarcie, odrzuca to wszystko, co wydawało się po 1945 roku w Europie trwałe. I to jest atak już o charakterze militarnym, często wręcz ludobójczym, zbrodniczym. Z drugiej strony na południu mamy w tej chwili sojuszników i to jest naprawdę bardzo duże dobro. Dobra jest także sytuacja na północy, mimo że bywały tam różne, ale drobne kłopoty. No ale na zachodzie ciągle jest państwo, które jest naszym sojusznikiem w NATO, jest w Unii Europejskiej, ale nie ma najmniejszej wątpliwości, że próbuje nas zdominować, że mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, która w polityce niemieckiej, można powiedzieć, od chwili tylko, kiedy Niemcy się zjednoczyły i znów zaczęły być wielką siłą, największą na kontynencie europejskim, no bo wtedy jeszcze było Imperium Angielskie, o którym można powiedzieć, że było prawdopodobnie silniejsze niż Niemcy. W każdym razie, jeśli chodzi o politykę wschodnią, to ta tendencja do ofensywy, Drang nach Osten,
i do dominacji była bardzo, bardzo silna, ujmowana na różne sposoby, czasem bardziej brutalne, czasem łagodniejsze, nawet uznające jak koncepcja Mitteleuropy, czyli Europy Środkowej, prawo Polaków do istnienia w państwie. Niedługo ta książka, która właśnie miała taki tytuł, książka z 1915 roku, więc przeszło 100 lat temu, wydana w Niemczech, ukaże się też w Polsce, ale w tej książce jedno jest jasne. Polska ma mieć prawo nawet do swojego państwa, czy Polacy mają mieć prawo do swojego państwa, ale takiego państwa pod nadzorem i to także pod nadzorem gospodarczym. To państwo nie ma prawa przekroczyć pewnego poziomu, jeżeli chodzi o gospodarkę. Jeżeli spojrzeć na dzisiejszą politykę niemiecką, to można powiedzieć, że to jest dokładnie to samo. Co prawda to państwo jest pewnie 3 razy większe od tamtego, które sobie wtedy Niemcy wyobrażali. Tutaj w rozważaniach historyczne na ten temat nie będę się wdawał, ale w dalszym ciągu ta tendencja istnieje. Czyli jesteśmy tutaj w trudnej sytuacji. Powiem tylko, że w Polsce jedni odpowiadają na tą sytuację taką gotowością do podporządkowania się, do pewnego rodzaju uniżenia się i ograniczenia, samoograniczenia własnych ambicji, a drudzy, czyli my, mówią nie, my się na to nie zgadzamy, my chcemy iść do przodu, my chcemy być państwem silnym, poważnym. To marzenie mojego świętej pamięci brata, żeby o Polsce, tak jak o Turcji mówiono, że to poważne państwo, z którym się trzeba liczyć. I chcemy jednocześnie także ten proces dościgania, ten proces, który trwa, poziomu rozwoju Zachodu, w tym także Niemiec, kontynuować. I nie chcemy, żeby nam ktoś w tym przeszkadzał. To jest taka zasadnicza różnica między nami. Ale jest i druga sprawa, która towarzyszyła naszej historii i jest opisywana już w pierwszych kronikach, tym może najbardziej mocno i nawet z pewnym zacięciem o charakterze filozoficznym. Są filozoficzne analizy kroniki Kadłubka. Otóż opisywana właśnie szczególnie mocno przez Kadłubka w tej kronice. To jest sprawa wolności. Polacy jako naród wolności. On pisze, że Polacy to naród, którego nigdy nie udało się ujarzmić. Nikomu się nie podporządkowali. Ale to nie jest sprawa tylko tej wolności zewnętrznej, wolności narodu jako całości. To jest także sprawa wolności indywidualnej, wolności tych, których przed wiekami nie nazywano obywatelami, tylko poddanymi, ale którzy chcieli mieć swoje prawa, chcieli wpływać na bieg wydarzeń. Nie chcieli być niewolnikami, nie chcieli być własnością państwa czy własnością władcy. No, tak wyglądała pierwsza faza naszej historii, tak to było zresztą w całej Europie, tak zwana monarchia patrimonialna. Ale to w Polsce naprawdę trwało bardzo krótko, a później już zaczął się proces tej wolności zdobywania. I to, proszę Państwa, nam towarzyszy przez całe te 1000 lat. Jest ciągle to pytanie o wolność. My tej wolności chcemy. Chcemy, żeby obywatele naszego kraju mogli mieć szeroką sferę, zarówno jeśli chodzi o kwestie polityczne, ale także jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze i w ogóle wszelkie kwestie społeczne, szeroką sferę wolności. I ta wolność, bo znów nie mogę tutaj przecież robić wykładu z historii, została po 1989 roku odzyskana. To był proces, który troszeczkę trwał, ale mogę powiedzieć jako uczestnik życia publicznego także i wtedy, że ta wolność rzeczywiście w Polsce była. Były ogromne różnice poglądów i często bardzo duże emocje między poszczególnymi formacjami politycznymi, ale nawet taka formacja, na której czele stałem, czyli ówczesne Porozumienie Centrum, z Porozumienia Centrum powstało Prawo i Sprawiedliwość, mogła na przykład spotykać się na każdej uczelni w Polsce. Mogła na Uniwersytecie Warszawskim, którego kierownictwo na pewno nie podzielało naszych poglądów, organizować zjazdy partyjne, różne spotkania, nawet wiece antyprezydenckie. A pamiętajcie, że PC było wtedy w konflikcie zarówno z Unią Demokratyczną, bardzo wtedy wpływowo, jak z SLD, no i samym prezydentem Wałęsą
po krótkim okresie współpracy też było w ostrym konflikcie. Ale mimo wszystko nikt nam wolności nie odbierał. A teraz, szanowni państwo, już od wielu lat niestety w Polsce mamy do czynienia z takim procesem, który występuje zresztą także w zachodniej Europie, chociaż oni mają słabszą niż my historię wolności, proces cofania się wolności. I są w Polsce ci, którzy chcą, żeby tą wolność jeszcze dużo bardziej cofnąć. Żeby po prostu Polaków, jak to się mówi, wziąć za twarz. Nie macie prawa i to nawet, no, nawet po prostu w zwykłej rozmowie, w żartach, być ludźmi wolnymi, wyrażać swoje poglądy, tylko macie mieć poglądy jednego rodzaju, które jednocześnie macie nazywać demokratycznymi i wolnościowymi, chociaż są one antydemokratyczne i antywolnościowe. I to jest, proszę państwa, powtórzenie czegoś, co w Polsce już raz miało miejsce w latach 40. Przypomnijmy, bo pewnie już tutaj nie ma takich, którzy pamiętają to osobiście, przynajmniej jako ludzie dorośli. Otóż, że wtedy oczywiście dorośli, że wtedy te formacje, które tu wprowadzały komunizm i to w tej wersji stalinowskiej, czyli jeden z najbardziej totalitarnych systemów w ogóle w dziejach świata, otóż oni się nazywali demokratami, a ci, którzy z nimi walczyli, czy to politycznie, czy to z bronią w ręku, byli właśnie reakcją, wrogami demokracji, etc., etc. I dzisiaj mamy dokładnie to samo. Ciągle słyszymy od tamtych partii, że one są demokratyczne. To będzie sojusz partii demokratycznych. To będzie, szanowni państwo, jeśli powstanie sojusz partii antydemokratycznych. Bo jedyną dużą, silną partią demokratyczną w Polsce jest dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica. My, szanowni państwo, nie planujemy zabierać nikomu wolności. Nie planujemy łamania prawa, nie planujemy łamania konstytucji, tak jak Tusk, który ostatnio zapowiada, że prawo w ogóle będzie kompletnie deptane, ludzi, którzy pełnią wysokie funkcje państwowe, kadencyjne, zabezpieczone przez konstytucję, będzie się siłą wyprowadzać. Krótko mówiąc, zapowiada kompletny upadek nawet pozorów praworządności i demokracji w naszym kraju. Jednocześnie ogromna część mediów, w tym i takie, które tam stoją, a tak... Nas atakują za rzekome zamachy na wolność, a jednocześnie jego, przynajmniej niektóre z nich, traktują jako nadzieję polskiej wolności. On jest nadzieją polskiej niewoli i polskiego podporządkowania pod but niemiecki. On jest nadzieją tych, ja nie mówię, że wszyscy z nich sobie to uświadamiają, którzy bardzo źle życzą Polsce. Ale szanowni państwo, to jest tak, że być za wolnością, być za niepodległością, to jeszcze nie wystarczy, to dalece nie wystarczy. Spójrzmy na okres międzywojenny. No, Gniezno zachęca do historycznych rozważań. Spójrzmy na okres międzywojenny. No, trudno zaprzeczyć, że narodowi demokraci byli patriotami. Ale jednocześnie ich polityka, przy całym szacunku dla ich osiągnięć, bo mieli bardzo duże osiągnięcia, szczególnie jeśli chodzi o rozszerzenie poczucia polskości wśród polskich mas ludowych. Otóż ich polityka była pełna złudzeń wobec Rosji, natomiast w sposób racjonalny oceniała intencje i politykę niemiecką. Ale te złudzenia wobec Rosji były naprawdę bardzo daleko idące i znów trzeba nieźle znać historię. Ja historykiem nie jestem, ale jakąś tam znajomość tej historii mam, żeby wiedzieć, do jakich ekscesów tutaj pod tym względem dochodziło. A z drugiej strony, bo pominę te inne formacje, mniejsze, polityka sanacji. Z jednej strony niewątpliwie patrioci, ale z drugiej strony kompletnie nie potrafili robić czegoś,
co było w przedwojennej Polsce bardzo, ale to bardzo potrzebne. To znaczy budować jakiejś spójności społeczeństwa, ale spójności opartej nie na okrzykach, nie na orderach, no bo była taka polityka, żeby dawać ordery także ludziom, którzy zajmują jakieś niższe pozycje w hierarchii społecznej, ale przy pomocy przemian gospodarczych, przy pomocy dawania szans ludziom z tych grup społecznych, a to były wtedy grupy bardzo, bardzo liczne, ogromna część społeczeństwa, które można było traktować jako poszkodowane. Owszem, chcieli rozwijać polską gospodarkę, mieli plany gospodarcze, realizowali je. Był wielki plan 15-letni. Tego realizacja by na pewno podniosła poziom gospodarczy Polski i poziom życia. Był tam nawet element reformy rolnej, na pewno w Polsce przedwojennej, potrzebnej. Ale to wszystko nie było na miarę potrzeb. I później to na nas się zemściło. Zemściło się w 1939 roku, zemściło się później, zemściło się nawet także po wojnie, po roku 1945. Gdzie wobec tego szukać formacji, która to wszystko sobie uświadamia, która przemyślała polską historię i która wyciągnęła z niej wnioski? Wiem, proszę Państwa, że sytuacja szefa jakiejś formacji, który ją chwali, jest trochę, no powiedzmy sobie, niekomfortowa, tak to nazwijmy. Z punktu widzenia, który można określić jako towarzyski, jako pewne reguły stosunków między ludźmi. No ale niestety polityk musi się chwalić. Otóż, szanowni Państwo, jest taka formacja i to jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. My, szanowni Państwo, traktujemy nasz patriotyzm jako zobowiązanie nie tylko do obrony naszych interesów zewnętrznych, jako zobowiązanie do wzmacniania naszych sił zbrojnych, czyli naszego bezpieczeństwa, naszych sojuszy, ale żeby być poważnie traktowanym sojusznikiem, to trzeba być silny. My traktujemy nasz patriotyzm jako obowiązek realizacji takiej polityki społecznej, która będzie nasze społeczeństwo, nasz naród, i mówiłem już o tym, ale to powtórzę, uspójniała, czyniła wspólnotą, ale taką wspólnotą, która dba o wszystkich, która dba o ludzi, którzy są w trudniejszej sytuacji, dba o ludzi, którym z punktu widzenia materialnego jest naprawdę źle, dba o ludzi jakoś poszkodowanych przez los, także o ludzi starszych. Ta polityka, szanowni Państwo, była naszym planem, kiedy dochodziliśmy do władzy i była jednocześnie wielkim znakiem zapytania. Wielkim znakiem zapytania, bo przecież nasi przeciwnicy mówili, że takiej polityki się nie da prowadzić, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Otóż, albo że nie są nigdzie zakopane. Otóż nie trzeba było ich odkopywać, ale one były. One były, bo przedtem prowadzono politykę, która za nic miała interesy ogromnej części społeczeństwa, opierała się nie na rzetelnej dyskusji, na rozmowie ze społeczeństwem, tylko na manipulacji, na oszukiwaniu, na wmawianiu ludzi, że tak jest, jak musi być i trzeba się z tym pogodzić. Myśmy się z tym nie pogodzili. A z czym żeśmy się nie pogodzili? Nie pogodziliśmy się z polityką wielkiego nadużycia, rozkradania kraju. Jeżeli, proszę Państwa, mogliśmy doprowadzić do tego, że w ciągu tych jeszcze niespełna 7 lat nasze dochody się zwiększyły łącznie o 824 albo 828, czy może 830, trudno powiedzieć, jak to będzie przy końcu roku, miliardów złotych, i mogliśmy przeprowadzić wielki program społeczny, właściwie wiele wielkich programów społecznych, ale także programy odnoszące się do wszystkich właściwie innych dziedzin naszego życia, ale tutaj ze szczególnym uwzględnieniem służby zdrowia przeszło dwukrotny wzrost, polityki senioralnej tu wielokrotny, prawie dziesięciokrotny wzrost, polityki wobec niepełnosprawnych, przeszło prawie trzykrotny wzrost,
Krótko mówiąc, jeżeli mogliśmy to wszystko uczynić, to właśnie dlatego, że zaczęliśmy twardo egzekwować zobowiązania tych, którzy czynili nadużycia wobec państwa. Ten proces jeszcze nie jest zakończony, ale przyniósł naprawdę ogromne efekty i stworzył możliwość działania. Przy tym my działamy z dwóch motywacji. Tej patriotycznej, bo chcemy z Polaków uczynić naprawdę wspólnotę, ale także z tej takiej bardziej indywidualnej motywacji, empatycznej. Nam po prostu jest trudno przejść spokojnie koło biedy, koło ludzkiego nieszczęścia. Wiemy, że państwo nie każde nieszczęście może w jakiś sposób złagodzić, czy w ogóle je uchylić. To jest poza mocami, jakie tutaj na ziemi mamy. Ale państwo w wielu przypadkach, bardzo wielu przypadkach może pomóc. Bardzo pomóc. I my to czynimy. My to czynimy i jeśli będziemy dalej rządzić, to będziemy czynić co dalej. Ja, szanowni państwo, mówię o naszych sukcesach, ale mówię też i o tym, że zdarzyły się porażki. Mówię uczciwie, bo właśnie rozmawiamy z ludźmi, uczciwie rozmawiamy, a nie ich oszukujemy, nie manipulujemy nimi. Nie mówimy im weź kredyt i zmień pracę, czy zmień pracę i weź kredyt. Krótko mówiąc, polityka mieszkaniowa, do tego, można powiedzieć, się przyznajemy, nam nie wyszła. I to jest zadanie na przyszłość, bo Mieszkanie Plus to tylko 42 tysiące mieszkań, licząc te w budowie, a powinno być więcej. I mówimy o tym jasno. No i oczywiście myśmy, czy ja pierwszy o tym powiedziałem, a tutaj już za mną bieg TVN, gdzie mieszkania? Ale jakoś nie zauważyłem, żeby oni w swoich programach mówili o ogromnych nadużyciach deweloperów, o tych ogromnych marżach, o lobbingu deweloperów, o tym, jak to trudno jest z działkami, żeby zdobyć działki pod tanie budownictwo i tak dalej. O tym nie mówią, ale nas atakują. Chociaż my uczciwie mówimy, jak jest. I to, proszę państwa, jest taki przykład tego, że my nie manipulujemy. Nasza polityka to nie jest jedna wielka manipulacja, tylko prowadzimy normalną rozmowę. Kiedy złożyliśmy przed laty wniosek o wotum nieufności rządowi Donalda Tuska, to był 2013 rok i później wygłaszałem w Sejmie bardzo długie przemówienie, a przedtem na laptopie pokazywałem przemówienie, bo nie wpuszczono go na salę, premiera Glińskiego, tego premiera INSPE, naszego kandydata na premiera, dzisiaj od wielu lat znakomitego wicepremiera i ministra kultury, to wtedy właśnie mówiłem o tym, że to, co oni robią, to jest wielka, gigantyczna manipulacja. I robili to dalej, robili to przez cały czas, a Donald Tusk jedyną odpowiedzią, jaką miał na to moje długie wtedy, nie pamiętam dokładnie, ale przeszło chyba dwugodzinne przemówienie, nie licząc tego przemówienia profesora Glińskiego, miał właściwie jedną odpowiedź. Tyle potrafił, że Kaczyński nie jest patriotą, nie kocha Polski. To też zapamiętałem. Otóż, czy on kocha, to niech on sam odpowie i to udowodni, że kocha. Ja Polskę kocham, my kochamy Polskę, kochają Polskę ci, którzy nas popierają. Jesteśmy przekonani, że ten rodzaj polityki to jest jedyna polityka uczciwa, jedyna, która może przynosić efekty. I ona właśnie prowadzi do tego, by nasz naród był spójny, by był rzeczywiście całością, ale oczywiście ta polityka społeczna to nie jest jedyny wymiar tej spójności. To jest także polityka międzyregionalna, żeby wyrównywać
poziomy, to jest polityka w relacji miasto-wieś, żeby też wyrównywać poziomy. I szanowni państwo, my to robimy. My to robimy. Ten okręg wyborczy, do którego tu przyjechałem, bo ja w tej chwili odwiedzam stolice okręgów wyborczych, tych okręgów senackich. Tutaj szefem jest pan poseł Dolata, nowym szefem. Warto mu. Otóż ten okręg dostał 771, prawie tam troszeczkę brakowało do tego 1 milionów złotych wsparć w tych naszych programach rozwojowych. I to wszystko w ciągu ostatnich 2 lat, bo my oczywiście w tej naszej polityce idziemy krok za krokiem. Nie mogliśmy od razu wszystkiego uruchomić, bo trzeba było gromadzić, zdobywać te pieniądze. Ale to się udawało. I to się nadal udaje i to się będzie, szanowni państwo, udawało. I pamiętajcie państwo, jeszcze jedno, że ta polityka, bo o tym naprawdę warto wspomnieć, bo to jest coś na granicy cudu, chociaż my nie twierdzimy, że jesteśmy w stanie robić cuda. Myśmy to wszystko zrobili przy obniżaniu podatków, bo wszystkie podatki, nawet VAT, chociaż ten ostatni w niewielkim stopniu i tylko na kilkaset produktów żeśmy obniżyli. A inne obniżyliśmy bardzo radykalnie, bardzo zdecydowanie. A mimo wszystko jakoś pieniądze mamy. No to niech ktoś pomyśli, każdy z państwa, nad tym, co się musiało przedtem dziać, jeżeli te pieniądze, chociaż dochód narodowy PKB właściwie było no mniejsze niż dzisiaj, bo my je rozwijamy w niezłym tempie, szczególnie jak na te trudne czasy, ale mimo wszystko ta różnica jest dużo większa niż wzrost PKB. No to co się z tym musiało dziać? No po prostu szło to bokiem, jak to się mówi. No, tu pan pokazuje. No tak, tak. Właśnie dokładnie tak. I to, proszę państwa, pokazuje, jak bardzo można było zmienić Polskę. Ale zmienić Polskę, zmienić nasz status także międzynarodowy i to nie tylko status państwa, narodu jako całości, ale status każdego Polaka, który choćby gdzieś na wczasy wyjeżdża, już nie mówiąc o tym, który wyjeżdża się uczyć, mówię o młodych ludziach, czy wyjeżdża do jakiejś pracy. Ten status jest bardzo obciążony tą złą opinią, jaką nam, proszę państwa, robiono, no pomijając już czasy krzyżackie, bo oni to też bardzo dobrze umieli robić, ale przynajmniej od początku XVIII wieku. Konsekwentnie Polskę oczerniano. Wtedy, kiedy jeszcze przynajmniej formalnie była niepodległa, kiedy straciła niepodległość, to się może trochę złagodziło. Były takie momenty, kiedy nawet było takie wzniesienie propolskie, na przykład w okresie Wiosny Ludów, ale generalnie ten proces przez cały czas trwał. I niestety trwał także po 1989 roku. I najgorsze jest to, że on znalazł potężnych sojuszników w naszym kraju. Ludzi, którzy chorują na tak zwaną ojkofobię, czyli nienawiść do własnej ojczyzny. To jest dzisiaj choroba, która jest spotykana także i w innych krajach. Ale w Polsce jest naprawdę wyjątkowo groźna. Otóż myśmy zaczęli z tą chorobą w Polsce i na zewnątrz Polski, z tą antypolską propagandą, zaciekle walczyć. A dzisiaj, dzięki temu, co się zdarzyło po 24 lutego tego roku, mamy tutaj coraz większe szanse, bo naprawdę to, co zrobiło polskie społeczeństwo w tym czasie i polskie państwo, zostało na świecie zauważone. I gdybyśmy mieli tutaj normalną klasę polityczną, która się różni między sobą, kłóci, wzajemnie oskarża, ale jest patriotyczna, to ta szansa mogła być wykorzystana w 100% i mógłby być wielki przewrót. Ale niestety tylko my próbujemy to wykorzystać. Wszyscy inni albo nic nie mówią, albo w dalszym ciągu idą w kierunku no, pani Tuni, etc. Krótko mówiąc, to jest też element tej polityki wzmacniania naszego narodu. I to wszystko, co dzieje się dzisiaj w Polsce i w polskiej oświacie, co jest tak gwałtownie i niewątpliwie w ogromnej mierze z zewnętrznej inspiracji atakowane. To wszystko ma służyć temu, żeby Polacy zaczęli sami w siebie wierzyć, bo wielu nie wierzy
że zaczęli być dumni z siebie, bo wielu się wstydzi na Zachodzie mówić po polsku. Trzeba z tym skończyć i my z tym skończymy. W każdym razie i ten element potrzebnej Polsce polityki realizujemy. No i oczywiście, o czym już wspominałem, wzmacniamy się militarnie. Kto ogląda polską telewizję publiczną, ten słyszy pewnie i widzi, że sprowadzona jest teraz nowa broń, ale to jest tylko niewielka część tego, co jest w tej chwili zamawiana i w polskim przemyśle. I ten przemysł ma przejść także do Poznania, do zakładów Cegielskiego, mają być w końcu odbudowane i znów funkcjonować jako bardzo ważna fabryka, ale także za granicą, bo po prostu wielu rzeczy dzisiaj u nas się wyprodukować nie da, a są i takie, których nikt na przykład poza Amerykanami w ogóle na świecie wyprodukować nie potrafi. Na przykład te HIMARSy, które dzisiaj tak dobrze służą Ukraińcom, no ale oni mają tylko kilkanaście takich HIMARSów, a my chcemy mieć 500. I to nie jest, proszę Państwa, żadne szaleństwo. Co prawda to HIMARS to jest od szybkiej, wysokiej mobilności, pierwsze litery. Ale czyli ta wyrzutnia strzela bardzo celnie, jak ma te najlepsze pociski, Ukraińcy takich nie mają, to na 300 kilometrów, a są dzisiaj i pociski, które sięgają jeszcze dużo dalej. I natychmiast zmienia pozycję, no bo wiadomo, że przeciwnik natychmiast ostrzela to miejsce, z którego strzelana przy dzisiejszej technice, przy sputnikach, przy dronach, przy wszystkich innych tych możliwościach, to miejsce, z którego się strzela, jest bardzo łatwe do szybkiego ustalenia. No ale wiemy, że będziemy ponosić straty i nasz przeciwnik musi wiedzieć, że jak jedne zniszczą, to wejdą w to drugie, jak drugie zniszczą, to trzecie, jak trzecie, to czwarte. Krótko mówiąc, że przez cały czas polska granica będzie broniona, bo my po doświadczeniu ukraińskim już doskonale wiemy, że musimy się bronić na polskiej granicy, bo inaczej to będziemy mieli w Polsce, jeśli by nie daj Boże doszło do wojny, Buczę czy Irpień. Więc trzeba też o tym pamiętać, że tego rodzaju niebezpieczeństwo istnieje, ale trzeba też pamiętać, że jeżeli się uzbroimy, to wtedy szansa, że zostaniemy zaatakowani, będzie minimalna z dwóch powodów. Po pierwsze, przeciwnik będzie wiedział, że zaatakowanie nas może być całkowicie nieskuteczne i może się skończyć niepowodzeniem, a po drugie, tych, którzy się bronią, inni wspierają. My jesteśmy w NATO. Gdyby Ukraińcy nie walczyli, tylko szybko zostali zajęci, spacyfikowani przez Rosjan, bo to w gruncie rzeczy miała być akcja pacyfikacyjna, a nie prawdziwa akcja militarna, to wtedy byłby to jakiś tam problem dyplomatyczny, ale nic więcej. A jeżeli to jest dzisiaj taki problem, jaki jest i to jest problem światowy, bo ta wojna w wymiarze ekonomicznym ma charakter już dzisiaj światowy, to właśnie dlatego, że Ukraińcy się bronią. I dlatego też oni nie są w NATO, więc bezpośrednio ingerencji nie ma, ale otrzymują poważne, bardzo poważne wsparcie. I nie mówię tutaj tylko o wsparciu militarnym, ale także wsparcie finansowe. No, w gruncie rzeczy przecież trzeba finansować ich budżet, bo oni nie mają w tej chwili własnych środków. I mają szansę się obronić, mimo że kiedyś wydawało się to, i to bardzo niedawno temu, że to jest całkowicie niemożliwe. Krótko mówiąc, musimy być silni, wiemy, że musimy być silni także pod tym względem, bo siła odstrasza. A czy my chcemy wojny? Nie, proszę Państwa, my nie chcemy wojny. My chcemy odstraszyć. Idziemy w tym kierunku i będziemy w dalszym ciągu szli. Chciałem też powiedzieć tylko pokrótce o tym, o czym mówiłem wczoraj. To znaczy, nie dajcie się Państwo oszukiwać tymi wszystkimi fake newsami. To znaczy, że węgla nie będzie, że zimno będzie w zimie. No, niektórzy z nas starsi pamiętają tą zimę 78-79, jak to wtedy było, całe wielkie osiedla były zupełnie nieogrzewane, a mrozy bardzo ostre.
niczego takiego nie będzie. Nawet gdyby zima była, co nie daj Panie Boże, tak ostra i tak śnieżna, jak była tamta. Niczego takiego nie będzie. Węgiel będzie zabezpieczony w odpowiedniej ilości. A tamtym chodzi o to, żeby wywołać panikę, żeby ludzie się rzucili i to już jak najszybciej na kupowanie węgla i to w całej ilości, nawet ci, którzy mają zapasy w domu i że wtedy może zabraknąć, jak zabraknie, no to oczywiście cena będzie wyższa, no i nas będą o to oskarżać. Nie dajcie się na to nabierać. Ani na te wszystkie bajki, że cukru nie ma, bo cukier jest i to można powiedzieć z naddatkiem, że będą wyłączenia prądu na wielką skalę, bo mamy wystarczające moce. I tego rodzaju bajek jest opowiadanych dużo, dużo więcej. Na przykład ta ze zbożem, o tym, że ukraińskie zboże doprowadza do tego, że polskie nie będzie skupione, że będzie gwałtowna obniżka cen. Nie, szanowni państwo, wszystko będzie tutaj zrobione tak, jak trzeba. Oczywiście mogą być jakieś mankamenty, mogą lokalnie jakieś rzeczy niedobre wystąpić. Cudów nie ma. My też nie jesteśmy w stanie tych cudów tworzyć i oczywiście nie jesteśmy doskonali, ale powtarzam, jesteśmy formacją, która wyciągnęła wnioski z historii i wie, co robić, by naród polski był coraz bardziej spójny, coraz bardziej zwarty, coraz bardziej pewny siebie i miał silne państwo, z którym wszyscy się liczą. I taką politykę prowadzimy. I szanowni państwo, przecież każdy z was zdaje sobie sprawę, że mówię już o tym, choć do wyborów jeszcze kilkanaście miesięcy, właśnie w tej perspektywie, w perspektywie wyborczej. I że mówię o tym po to, by państwa przekonywać do głosowania na naszą formację i prosić o przekonywanie innych. Prosić o to, żeby nie ulegali tej nieprawdopodobnie wręcz oszukańczej propagandzie. Nie ulegali tym wszystkim twierdzeniom, które nie mają żadnego pokrycia w faktach, że w Polsce dzieje się coś strasznego. Żeby nie dawać sobie wmawiać, a to często w rodzinie nawet można o tym dyskutować, bo są różnice zdań, że w kraju, gdzie opozycja robi co chce, ma ogromne wpływy, ma przewagę zdecydowaną w mediach, w wielu częściach kraju po prostu rządzi, bo w Polsce samorząd ma naprawdę bardzo dużo władzy. Że opozycja, która nieustannie mówi o tym, że po wyborach dojdzie do władzy. Jeszcze do tego przy tym odgraża się, że jeśli nie wygra wyborów, to będzie na ulicy próbowała rozstrzygnąć sprawę. Że ta opozycja działa w państwie dyktatury. W państwie dyktatury oni by wszyscy dawno siedzieli w więzieniach i nigdzie by nie żyli. Dziękuję bardzo, proszę państwa, ale pamiętajcie, jest taki typ ludzi, to nie muszą być ludzie źli, którym telewizja, internet może wmówić wszystko. Na przykład można by im wmówić dzisiaj, kiedy mamy, co daj, dzięki Bogu, nie gorący już tak, jak to było. No nie wiem, może ktoś z państwa lubi takie gorące, ja nie lubię. W każdym razie, ale ciepły, miły dzień. A oni by powiedzieli, że jest teraz minus 25 stopni, śnieg pada, wszystko zasypuje, a ci ludzie by się ubrali w kożuchy czy tam w coś innego, co mają ciepłego i wyszli na ulicę i w czapki. Bo w telewizji mówili, to pewnie tak jest. No niestety są tacy ludzie. Powtarzam. Trzeba być takim człowiekiem, żeby uwierzyć, że w Polsce mamy do czynienia z jakimś reżimem, jakimś autorytaryzmem, jakąś drogą do utraty wolności. Droga do utraty wolności to są oni. No przecież nie czyniono zarzuty już nawet z tego, że podczas jednego ze spotkań tak spojrzałem na pierwszy rząd i pokazałem, kto jest kobietą, kto jest mężczyzną. Bo już tego nawet nie wolno, bo przecież wiadomo, że jest tam, nie wiem, czy 50, czy 150 różnych płci. Otóż, proszę państwa,
Jest mniej więcej jeden promil, podkreślam, jeden promil ludzi, którzy rzeczywiście mają pewne zachwiania pod tym względem, takie zachwiania tożsamości. I tym ludziom trzeba pomóc. I nie można oczywiście w żadnym wypadku ich prześladować. Trzeba im pomóc, chociaż żaden cud nie zmieni kobiety w mężczyznę, ani mężczyzny w kobiety. To jest po prostu niewykonalne, bo to już jest w chromosomach. Ale jeśli ktoś autentycznie, ale nie na zasadzie mody, nie na zasadzie wmówienia, ma tego rodzaju uczucia i to mu utrudnia życie, no powtarzam, to trzeba mu pomóc. No można przeprowadzić operacje, które oczywiście robią pewną fikcję, bo to, powtarzam, jest niemożliwe tak naprawdę do zmiany. No ale przecież nic z nas, jak sądzę tutaj, ja także nic przeciwko temu nie ma. Natomiast nie ma, mam bardzo dużo przeciwko temu, żeby szerzyć tego rodzaju modę, demoralizować dzieci, wprowadzać je w nieszczęście. Przecież w Anglii jest w tej chwili już taka akcja, która w końcu idzie w drugą stronę, pokazuje, ile nieszczęść w ten sposób zrobiono, ile dzieci potwornie skrzywdzono. Tego rodzaju zabiegi, jak tak zwana zmiana płci, mogą być dokonywane dopiero po decyzji lekarzy, którzy po dłuższych badaniach i zastanowieniu no, dojdą do wniosku, że innej możliwości nie ma. A to, że w tej chwili mamy do czynienia z sytuacjami, w której no, oczywiście mężczyźni się przebierają w sukienkę, no wolno im, no, nie ma zakazu noszenia sukienek. Ale czy w związku z tym ja muszę uznawać, że pewien pan o posturze i rękach boksera wagi ciężkiej, który kiedyś był w Sejmie, to kobietą był? No ja niestety tego nie przyjmuję do wiadomości i uważam, że ci na przykład rektorzy, którzy wydają polecenia, że jeżeli ktoś tak ogłosi się, że jest z innej płci, to trzeba się do niego zwracać w odpowiedniej formie, czyli na przykład do pana pani czy do pani pan, to jednak dalece przesadzają. I w ramach wolności mam do takiego poglądu prawo, tak jak i państwo mają. I jestem przekonany, już w tej chwili zaczął się ruch przeciw temu na Zachodzie, że ta moda minie, bo ona już jest tak niszcząca, że naprawdę musi minąć, jeżeli w ogóle nasza cywilizacja ma się utrzymać. Szanowni Państwo, jeszcze raz powtarzam. Wszystko, co będzie decydowało o losach naszego narodu, jest przed nami. Przed nami są te zasadnicze decyzje. Z jednej strony jest propozycja, by niszczyć praworządność, niszczyć demokrację, przywrócić nadużycie, bo jeżeli ktoś chce likwidować CBA, przecież Platforma zapowiada likwidację CBA, to po co? Dlaczego? No CBA jest od tego, żeby walczyć z nadużyciami, to właśnie w sferze władzy. Po to została stworzona. I dlaczego ma być zlikwidowane? No dlatego, że ma być przywrócony dawny system i za chwilę się okaże, że nie ma pieniędzy, no i wtedy się powie, że no my chcielibyśmy kontynuować różne akcje, ale nie możemy, bo nie ma pieniędzy i będzie się wmawiało ludziom, że to przez nas nie ma pieniędzy, chociaż to będzie chodziło o kolejne budżety. Chcą likwidować IPN, czyli Polacy nie mają prawa znać własnej historii, nie mają prawa znać historii tych ludzi, którzy są przy władzy. U nas i tak, proszę Państwa, pod tym względem jest bardzo delikatnie, bo w wielu państwach zachodnich, ja nie twierdzę, że to jest dobre, ale naprawdę ludziom władzy pod łóżko się wchodzi. I nikt tam przeciwko temu nie protestuje. Ja nie twierdzę, że tak powinno być w Polsce, ale władza musi być pod kontrolą. Nie ma dobrej władzy niekontrolowanej. Musi być kontrolowany. I nie może oczywiście kontrolować sama siebie. Jeżeli, szanowni Państwo, mamy do czynienia już z wieloma wspomnieniami o tym, że zostaną ograniczone albo zredefiniowane te świadczenia, o których już mówiłem, jeżeli mamy do czynienia z
twierdzeniami, że polityka zagraniczna zmierzająca do zachowania polskiej suwerenności jest czymś nieodpowiedzialnym, to no nie ma wątpliwości, co tutaj się będzie działo. Tu będą realizowane te właśnie niepolskie i antypolskie plany. Dlatego te wybory są tak ważne. I dlatego musimy w tych wyborach zwyciężyć, ale zwyciężyć możemy tylko wspólnie. Ja w Koninie może więcej będę o tym mówił, bo stąd jadę do Konina, ale musimy naprawdę, i to powiem i tutaj, zorganizować wielki ruch społeczny dla tych wyborów i dla ochrony tych wyborów. Bo patrząc na tych, którzy no i tutaj też przyszli pod, nie wiem czy to jest szkoła, nawet nie bardzo wiem. To, tak, to jest pod tą szkołę. Otóż oni się zjawią nie pod lokalami wyborczymi, tylko w lokalach wyborczych. I tam będą nie tyle kontrolować, co wszczynać awantury. I dlatego my musimy być silni. My musimy tam też być i być w stanie się temu przeciwstawić. Bo tamci, jeśli zobaczą, że mogą te wybory przegrać, to po prostu będą dążyli do awantury za wszelką cenę. Choćby, żeby doprowadzić do tego, że te wybory nie zostaną uznane. I pamiętajmy o tym, że tamci grają o, można powiedzieć, pełną stawkę, bo kolejna porażka będzie dla nich niezwykle ciężkim ciosem. A poza tym są plany zewnętrzne, których realizacja w dużej mierze zależy od sytuacji w Polsce. To są te plany, które ostatnio kanclerz Austrii Scholz czarno na białym, a przepraszam, powiedziałem Austrii, przepraszam bardzo, już to jestem troszkę zmęczony, kanclerz oczywiście Niemiec, przedstawił prosto wprost, ma być jednocząca się, centralizowana w istocie Europa, dokładnie Unia Europejska i to ma być pod przywództwem Niemiec. Otóż, szanowni państwo, Niemcy żadnych przesłanek do tego, żeby Europie przewodzić, nie mają. A przede wszystkim nie mają przesłanek moralnych. No tu jest ta sprawa. Odszkodowań, reparacji. Nie będę ich w tej chwili rozwijał. 1 września na stół położymy pierwszy tom, bo ludzie sądzą, że całość, pierwszy tom tych dokumentów odnoszących się do strat podniesionych przez Polskę i będziemy tą sprawę podnosili na arenie międzynarodowej. Natomiast trzeba też pamiętać, że to jest także tak, że kiedy Niemcy, które były przez wiele lat już po stworzeniu, najpierw nazywaliśmy to, starsi pamiętają, NRF-em, później RFN-em, no i tak się to dzisiaj też nazywa, tylko już Niemcy są zjednoczone, ale byli pod no, daleko idącą kontrolą ze strony państw zachodnich, mówię o tej zachodniej części. No ale kiedy już zaczęli uprawiać politykę rzeczywiście samodzielną, to co z niej wyszło? No wojna na Ukrainie i to wszystko, co mamy z gazem, co mamy z inflacją. Więc proszę państwa, czy takie państwo, nawet jeżeli jest duże i jeżeli ma dużą gospodarkę, chociaż wielu Polaków tą gospodarkę bardzo przecenia, ona jest nie taka duża, jak niektórzy sądzą, ale jest dużo. Ale czy to wystarczy? Nie, proszę państwa. Ile razy Niemcy się biorą za europejskie sprawy, to za każdym razem z tego jest nieszczęście. Więc do kolejnego nieszczęścia, proszę państwa. Do kolejnego nieszczęścia nie dopuśćmy. I powtarzam, stwórzmy taki ruch, który doprowadzi do tego, że te wybory przebiegną spokojnie. No jaki będzie wynik, to zależy od obywateli, ale my musimy uczynić wszystko, żeby to było wielkie zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy, żeby ta droga, którą idziemy, była kontynuowana. Dziękuję. Dziękuję państwu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wspomnienie mojego imienia. Dziękujemy panie prezesie za to fantastyczne wystąpienie.